Jak zmienić oprogramowanie drukarki Epson XP2150 na bezchipowe? Ta procedura sprawi, że Twoja drukarka będzie mogła drukować non-stop bez konieczności resetowania poziomu tuszy. Potrzebujesz komputer lub laptopa z Windowsem, kabel USB, klucz aktywacyjny i dwie aplikacje. Oprogramowanie InChip i klucz aktywacyjny firmy InChip. Podłącz przewód zasilający z tyłu drukarki i podłącz go do gniazdka ściennego. Podłącz kabel USB z tyłu do portu drukarki i podłącz ją do komputera. Teraz włącz drukarkę. Uruchom aplikację InChip na swoim komputerze i kliknij dalej zgodnie z instrukcjami. Pojawi się nieznane urządzenie i oprogramowanie wybierze to urządzenie. OK, wciśnij start. Kliknij tak i zacznie się proces zmiany oprogramowania. W czasie procesu synchronizacji wszystkie diody na Twoim urządzeniu będą mrygać. Po zakończeniu procesu diody będą się świeciły. Naciśnij przycisk anuluj, żeby wyłączyć urządzenie. Włącz drukarkę i uruchom program aktywacyjny InChip na swoim komputerze. Wybierz drukarkę i kliknij aktywuj online. Wprowadź klucz aktywacyjny i kliknij OK. Zabezpiecz swój kod, bo gdyby była aktualizacja, może on Ci się przydać ponownie. Aby uniknąć pęcherzyków powietrza dostających się do głowicy drukującej, należy uruchamiać drukarkę z oprogramowaniem InChip, gdy masz pełne tusze. Nigdy nie aktualizuj drukarki, gdy tusze są puste. Tusze muszą być zainstalowane i muszą być pełne. W przeciwnym wypadku oprogramowanie zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych i konieczne będzie odzyskanie oprogramowania bezchipowego InChip. Linki do pobrania oprogramowania znajdziesz w opisie filmu.